Uszkodziłeś samochód? Towarzystwo wypłaciło za niskie odszkodowanie. Lift Investment. Profesjonalna wycena szkód rzeczowych. Nasi eksperci sprawdzą Twój kosztorys i wywalczą dla Ciebie dodatkowe odszkodowanie. Lift Investment. Częstochowa, ulica Dekabrystów 41B. www.liftinvestment.pl. Dzień dobry Państwu, nazywam się Marek Formicki, witam Państwa w trzecim odcinku Speedway Story. Dzisiaj troszeczkę, drodzy słuchacze, porozmawiamy o sylwetce wybitnego zawodnika częstochowskiego włókniarza, a mianowicie o panu Marku Cieślaku, oczywiście obecnym trenerze częstochowskiego klubu, który, że tak powiem, zaczynał swoją karierę w latach 60. Oczywiście Marek Cieślak przybył na częstochowski stadion, pojawił się, chciał po prostu zacząć uprawiać ten czarny sport, że tak powiem. No i wśród wielu fachowców, no po prostu ówczesnych, oczywiście podjął szkolenia trenerskie, zaczął się uczyć tego sportu i muszę tu zaznaczyć, że pierwszym jego wychowawcą, jednocześnie trenerem był pan Zdzisław Jałowiecki, wieloletni prezes częstochowskiego włókniarza, człowiek z Głównej Komisji Sportu Żużlowego, oczywiście zawodnik ze Złotej Drużyny z 1959 roku. No i jak to Marek Cieślak rozpoczął te swoje jazdy, kręcić te pierwsze swoje kółka, wśród wielu ówczesnych działaczy, oni uważali, że po prostu Marek Cieślak jest niskim chłopakiem, krępy, że nie bardzo się będzie nadawał do uprawiania tego sportu, że no wiadomo, że na początku mu tak wszystko dobrze nie wychodziło, a więc no, nie był w kręgu zainteresowań ówczesnych działaczy. Natomiast z opowieści oczywiście pana Zdzisława Jałowieckiego wiem tyle, że pan Zdzisław stwierdził, że jest to naprawdę wielki talent, i Marek Cieślak może dużo osiągnąć. I oczywiście pod jego oczywiście trenerskim okiem Marek, można powiedzieć, nabierał doświadczenia, nabierał oczywiście jazdy, trenował, wkładał w to bardzo dużo sił, aby po prostu zaistnieć w tym sporcie, no bo po prostu był bardzo zainteresowany. Oczywiście początki Marka też były ciężkie, gdyż w tych czasach wymagana była zgoda rodziców. Oczywiście rodzice się Marka nie zgadzali, więc Marek oczywiście, nie wiem, uzyskał podpisy w sposób, powiem tak, niekonwencjonalny i trafił oczywiście do częstochowskiego włókniarza. Oczywiście, tak jak mówię, pod okiem Zdzisława Jałowieckiego Marek Cieślak się zaczął rozwijać, zaczął startować, coraz lepsze starty w rozgrywkach ligowych. Cechowały oczywiście Marka bardzo duży talent. Talent i oczywiście wysiłek, czyli praca. Marka cechowały takie cechy jak dobry start spod taśmy oraz bardzo płynna jazda przy krawężniku, co oczywiście dawało mu w sensie z biegowego startu pewną przewagę nad rywalami. Oczywiście Marek został poprzez swoje osiągnięcia i zdobycze punktowe w drużynie włókniarza został też również dostrzeżony przez działaczy ówczesnych władz sportu żużlowego, a mianowicie przez Polski Związek Motorowy i oczywiście Główną Komisję Sportu Żużlowego i w dość szybkim czasie został powołany do kadry narodowej. Oczywiście jego, można powiedzieć, pierwszy start w kadrze narodowej to był po prostu w 1968 i 9 roku. Marek wystartował w takich zawodach dość towarzyskich. Były to wówczas rozgrywane takie test mecze między reprezentacjami Polski, Związku Radzieckiego czy Polski i Wielkiej Brytanii. Marek oczywiście tam startował, ale już muszę tutaj zaznaczyć, że jako młody chłopak bardzo szybko się rozwijał. Oczywiście został dostrzeżony przez ówczesnych działaczy częstochowskiego włókniarza. Coraz pewniejsza jazda, pewna zdobycz punktowa, którą Marek zdobywał dla drużyny włókniarza, cechowały tym, że coraz częściej Marek został powoływany do kadry narodowej. Oczywiście poza występami w test meczach, reprezentacji, turniejach towarzyskich, Marek, tak jak mówię, nadmieniłem, zaczął startować w drużynie i reprezentować drużynę w drużynowych mistrzostwach świata. I tutaj ze zmiennym szczęściem oczywiście, ale tak jak mówię,
Ta dobra praca, jazda w reprezentacji skutkowała tym, że w roku 1976 roku oczywiście Marek na ówczesną zgodę oczywiście zarządu częstochowskiego włókniarza poprzez Polski Związek Motorowy i Główną Komisję Sportu Żużlowego został oddelegowany na roczny pobyt na staż do kolebki Speedwaya, jaką oczywiście niewątpliwie były Wyspy Brytyjskie. Oddelegowany i oczywiście wyjechał do Wielkiej Brytanii, a mianowicie do drużyny londyńskiej White City Rebels i tam zasilił oczywiście tą drużynę. Muszę tutaj zaznaczyć, że miał bardzo dobrą średnią oczywiście w tych pierwszych swoich startach żużlowych w 1976 roku. Jako, można powiedzieć, chłopak z kraju demokracji ludowej, bo tak to nie było tak jak dzisiaj, że ktoś sobie mógł wziąć, wyrobić dowód, paszport i wyjechać. Wtedy były inne, zupełnie inne kryteria. Trzeba było spełnić pewne obowiązki i podpisać taki list żelazny, że niestety wróci się do tego kraju, że nie zostanie się na zachodzie, a będzie się tam startowało. Także Marek Cieślak spełnił takie kryterium i był czołowym zawodnikiem. Oczywiście po Kajniemim startował oczywiście obok Gordona Kenneta, Erika Bukoka, takich słynnych gwiazd brytyjskiego Speedwaya. I muszę tu zaznaczyć, że w roku 1977 ściągnął oczywiście kolegę z częstochowskiego włókniarza, a mianowicie Andrzeja Jurczyńskiego, który również zasilił drużynę White City Rebels. I tak to się, drodzy słuchacze, rozwijało. Marek oczywiście w 1976 roku z drużyną White City Rebels zdobył tytuł drużynowego mistrza Anglii. Do tej pory żaden z polskich zawodników na wcześniejszą chwilę nie mógł się poszczycić takim sukcesem, aczkolwiek była to drużyna tylko dwuletnia White City Rebels, bowiem oczywiście po roku 1977 przestała istnieć i tylko w annałach historii została zanotowana. Dwa lata była ta drużyna, startowała w Lidze Brytyjskiej i oczywiście z sukcesem dla Marka Cieślaka, czyli zdobyciem w 1976 roku mistrzostwa Anglii, a w 1977 roku drużyna zajęła trzecie miejsce z Andrzejem Jurczyńskim. I tutaj tak bym właśnie nadmienił. Także oczywiście Marek Cieślak później wrócił, oczywiście startując on w Wielkiej Brytanii, startował również w barwach częstochowskiego włókniarza. Oczywiście nie mógł występować we wszystkich meczach drużyny, często był zastąpywany przez młodszych zawodników. Ale tak jak mówię, Wyspy Brytyjskie utorowały jego karierę dalszą i dalszy rozwój poprzez starty na Wyspach Brytyjskich. Powiem tak, nabrał takiego doświadczenia, bo muszę tu zaznaczyć, drodzy słuchacze, że te tory angielskie niejednokrotnie były dziurawe, krótkie, techniczne, dość często, znając pogodę w Anglii, nasiąknięte wodą, czyli ciężkie, techniczne i każdy, który oczywiście z zawodników, który startował w ówczesnych czasach na Wyspach Brytyjskich, można powiedzieć, przeszedł taki chrzest bojowy. I tak to było właśnie z Markiem Cieślakiem, można powiedzieć drugim zawodnikiem włókniarza, który zasilił starty i wyjechał na Wyspy Brytyjskie, bo pierwszym, można tak powiedzieć, nestorem, który zapoczątkował, jeśli chodzi o zawodników włókniarza, starty oczywiście w Lidze Brytyjskiej, to był pan Stefan Kwoczała, który w 1960 roku wyjechał na Wyspy Brytyjskie, oczywiście też po uzyskaniu zgody przez Polski Związek Motorowy i Główną Komisję Sportu Żużlowego i występował w drużynie oczywiście Leicester Hunters. Jeżeli chodzi o naszego obecnego trenera, kiedyś zawodnika, doskonałego zawodnika Częstochowy, włókniarza Częstochowy, Marka Cieślaka, no ja wspominam jako młody człowiek, kiedy chodziłem jeszcze z rodzicami, z tatą, z dziadkiem na żużel, Marka jako taki filar częstowskiej drużyny, ale też zawodnika, który miał zawsze za rywala wewnętrznego w klubie Józefa Jarmułę, prawda? Bo to były takie, wręcz robiły się klany kibiców. Jedni kibicowali Jarmule, drudzy kibicowali Markowi Cieślakowi. No i trzeba sobie jasno powiedzieć, Cieślak to był ten kunszt na torze, to była ta, powiedzmy sobie, elegancka jazda, dopracowanie jazdy pod każdym względem, przemyślne ataki, przemyślane ataki. No i co też warto podkreślić, to był zawodnik, który naprawdę ciężką pracą doszedł do tego
co reprezentował. To był zawodnik, który poza torem żużlowym uprawiał czynnie sport w bardzo dużych ilościach. Niejednokrotnie można było zobaczyć, jadąc sobie z Częstochowy do Olsztyna, jak Marek Cieślak w dresie biegnie sobie do Biskupic i z powrotem z Częstochowy. No to jest taki, proszę Państwa, odcinek w granicach 20 km w jedną stronę, czyli jak ktoś przebiega 40 km parę razy w tygodniu, no to szacunek, prawda? I chciałem się też się odnieść do tych rzeczy związanych z, czy był talentem Marek. Trudno powiedzieć też tak do końca, czy był, czy nie był talentem. Na pewno sobie wypracował dużo też wynik, ale tak samo jak Edward Jancarz, który osobiście opisywał w swojej książce, że tak naprawdę na początku wyrzucono go ze szkółki za beztalencie i dopiero o sobie Edward Jancarz, dopiero jakieś tam znajomości z trenerem ówczesnym taty Jancarza sprawiły, że Edek wrócił do szkółki, zaczął mocno trenować. No i jakim był Edward Jancarz zawodnikiem, wszyscy wiemy. To samo z Markiem Cieślakiem. Osiągnął wiele w statystykach, jakie ostatnio mogliśmy czytać zawodników Ekstra Ligi Żużlowej Wszechczasów. Nie zbliżył się żaden częstochowianin do wyniku osiągniętego przez Marka Cieślaka. Marek Cieślak jest chyba siódmym czy szóstym zawodnikiem w statystykach ogólnych dyspozycji w ekstraklasie żużlowej. Cieszymy się bardzo, że mamy Marka Cieślaka w tej chwili za trenera i oby przekazywał te swoje cenne uwagi nie tylko zawodowcom, seniorom, ale tak naprawdę naszym juniorom. I tak to, drodzy słuchacze, mógłbym właśnie powiedzieć, jak to się zaczęło wśród częstochowian, właśnie ta ekspansja i starty. Następnym oczywiście zawodnikiem, który zasilił oczywiście po Marku Cieślaku i Andrzeju Jurczyńskim, to był Sławomir Drabik, ale to już późniejsze lata 90. I na tyle chciałbym Państwu przybliżyć tą sylwetkę. Drodzy słuchacze, no, oczywiście kończę ten odcinek. W następnym odcinku przekażę Państwu dalsze informacje.